O Mieszku I wiemy przede wszystkim to, że był pierwszy. Nie wiemy, skąd się wziął, jak wyglądał. Niektórzy kwestionują jego imię. Nie był Polakiem. Nie wiadomo, czy Słowianinem. Jedni twierdzą, że pochodził z państwa wielkomorawskiego. Inni głoszą, że Mieszko I był Wikingiem. To ponoć właśnie skandynawscy wojownicy, przed którymi drżała ówczesna Europa, stanowili załogę grodu na Lednicy, gdzie najprawdopodobniej Mieszko I przyjął chrzest. Dzisiaj, odwiedzając Ostrów Lednicki, możemy spacerować po zachowanych fundamentach pałacu pierwszych władców Polski. Niewiele ponad 400 metrów. Czterokrotnie mniejszy od Pałacu Namiestnikowskiego, w którym urzęduje prezydent RP. W połowie X wieku władza nie była jeszcze silnie scentralizowana. O tytuł pierwszej stolicy Polski od pokoleń walczą Gniezno, Giecz, Poznań i Lednica. Mieszko I nieustannie krążył po tych grodach. Na miejscu stanowił prawo. Państwo gnieźnieńskie na mapach Europy pojawia się nagle i jakby znikąd. Większość grodów piastowskich powstało w pierwszej połowie X wieku. Zbudował je poprzednik Mieszka, legendarny Siemomysł, który podporządkował sobie ówczesną centralną część Wielkopolski. Ten ogromny skok cywilizacyjny oparto głównie na dochodach z handlu niewolnikami. Trójkąt centralnych grodów – Gniezno, Poznań, Giecz – strzegł wtedy niewielkiego, liczącego około 5000 km2 terytorium. Ludność tego państewka szacuje się na 150 tysięcy osób. Chroniło ich 3000 wojów. Mieszko I i jego syn Bolesław Chrobry podbijają Pomorze, ziemię sandomierską, grody czerwieńskie, Śląsk i ziemię krakowską. Tak zrodziło się państwo Piastów w granicach zbliżonych do współczesnej Polski.